Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, na którym będę testować świeżutką kolekcję Inglota, która została wypuszczona we współpracy z marką Pelen Lala. I kupiłam wczoraj całą kolekcję, która szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o design samych opakowań, wygląda po prostu bosko. Natomiast czy tak samo bosko będzie wyglądała w środku? Jeżeli jesteście tego ciekawi, to koniecznie ze mną zostańcie, zaraz będziemy testować. Jeżeli chodzi o sam design, no to zobaczcie, jak przepięknie wyglądają te opakowania. Mają taki kolor cukierkowego różu, przeplatający się z białym odcieniem. No moim zdaniem wyglądają po prostu pięknie, plus są mega minimalistyczne. Na samych opakowaniach jest taka duża nazwa produktu, ale co też muszę zaznaczyć, to, że nie ma w ogóle żadnej informacji odnośnie tego, jak stosować te produkty, więc żeby się zagłębić w to, jak powinno się ich używać, no to musiałam udać się na stronę internetową. Dobra, w takim razie zacznijmy od pierwszego produktu, którym będę się zajmować. Nazywa się Lala Face i jest to produkt, który jest kremem rozświetlającym. Otwieram go i czytam Wam, co on ma nam dawać na skórze. Po otwarciu opakowania, z tego co widzę, to tubka jest tak samo minimalistyczna jak jej opakowanie. Nie ma tutaj żadnych informacji odnośnie tego, jak tego produktu używać. Także udajmy się na stronę. I zacznijmy od tego, że w ogóle ten krem kosztuje 75 zł, który jest zresztą taki przelicznik na stronie, że to jest, wychodzi 3 zł za 1 ml produktu, tu jest 25 ml i jeżeli chodzi o sam opis tego produktu. Muśni blaskiem swoją skórę, nadaje jej zdrowy, świeży i promienny wygląd. Lekki krem wyrównujący kolory, który delikatnie rozświetla skórę, zapewniając uczucie komfortu i nawilżenia. Doskonale sprawdza się stosowany indywidualnie lub jako baza pod makijaż. Absorbuje nadmiar sebum, zmniejsza widoczność porów i poprawia elastyczność skóry. Szczerze mówiąc, mega mnie ciekawi to, jak ten produkt będzie się sprawdzał na skórze. I tutaj mam takie jeszcze dwa filmiki, które pokazują mniej więcej, jak tego produktu używać. I tutaj dwie piękne modelki nakładają go palcami, także ja zamierzam zrobić dokładnie to samo. I szczerze mówiąc, ja w ogóle myślałam, że to jest tylko i wyłącznie jakiś taki krem rozświetlający, który nie wyrównuje w żaden sposób kolorytu skóry, a jednak. Także zobaczmy w takim razie, jak on się przedstawia. O, on ma taką pompeczkę, widzicie? Także fajnie, bo wszystko będzie higieniczne. No chodź, zobaczcie, kolor jest taki, no wygląda jak podkład, wygląda zupełnie jak podkład. Sprawdźmy w takim razie, jak on się będzie prezentował na jednej połowie mojej twarzy. Ojejku, jak ładnie pachnie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czym dokładnie, ale pachnie bardzo ładnie. I zresztą już widzicie, ja przynajmniej widzę, że no, ten glow jest widoczny na skórze. Natomiast co... O co chodzi z tym wyrównaniem kolorytu? No zaraz zobaczymy. Nałożę go tylko na połowę mojej skóry, żeby mieć porównanie tutaj bliziutko odnośnie tego, co on rzeczywiście zrobił na mojej skórze. Rozprowadzę go do końca i zaraz do Was wracam. Ok, produkt nałożony na połowę mojej twarzy. I co da się zauważyć? Widzę na twarzy glow, który ma taki lekko żółtawy podton. Przez to, że on ma kolor, lekki kolor, no to jednak moim zdaniem jest to w jakiś sposób trochę widoczne na skórze. Także zastanawiam się, jak to by wyglądało na twarzy osób, które mają bardzo jasną karnację. Czy ten produkt byłby troszeczkę bardziej widoczny niż u mnie? Wydaje mi się, że jest taka możliwość. Natomiast jeżeli chodzi o same wyrównanie kolorytu... Niestety to się nie dzieje. Zobaczcie, porównajmy sobie dwie strony mojej twarzy. Tam, gdzie miałam zaczerwienienia, tam też są zaczerwienienia po tej stronie. One w żaden sposób się nie ukryły, nadal są widoczne. No jedyne co, to te drobinki trochę rozpraszają światło, więc może one tak minimalnie się blurują i troszeczkę zanikają. Natomiast no, ja szczerze mówiąc nie widzę tutaj jakiejś takiej poprawy wyglądu mojej skóry. To jest produkt moim zdaniem dla osób, które mają naprawdę flawless face, gdzie no kompletnie nic nie trzeba przykrywać, tylko można to po prostu stosować jako taką kolejną warstwę rozświetlającą, nadającą takiej promienności skórze. Natomiast coś dziwnego zadziało się w okolicach mojej brody, bo ja mam wrażenie, że ten krem się tutaj troszeczkę zważył. On tak jakby nie wtopił się w moją skórę, tylko leży na skórze. Postaram się może to jakoś Wam pokazać. Kurczę, obawiam się, że niestety kamera tego nie złapie, ale no moim zdaniem nawet tutaj na czole, bo mówiłam pierwotnie o brodzie, ale na czole ja też, słuchajcie, widzę to, że no to jest produkt, który jakby jest obok mojej skóry. I powiem Wam więcej, bo w tym momencie przyglądając się tak naprawdę z blisko już mojej skórze, no to ten produkt tak podkreślił suche skórki na mojej twarzy, że ja naprawdę jestem w lekkim szoku, bo
Okej, ja czasami mam lekkie przesuszenia w okolicach ust akurat, chociaż akurat w ostatnim czasie w ogóle tego nie widziałam, no ale nie zdarza mi się, żebym miała przesuszenia w okolicy czoła i w okolicy nosa, a nagle widzę, że tak jakby, no nagle tam są, nagle suche skórki tam są, więc ja jestem na razie w lekkim szoku, no ale nic, dobrze, nakładam go w takim razie na drugą stronę mojej twarzy i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast jeżeli chodzi o taki, można powiedzieć, co jak on wygląda z dala, już tak nie przyglądając się, wiecie, bliziutko sobie, no to muszę powiedzieć, że ta cera wygląda ładnie. Z daleka wygląda ładnie. No zobaczcie, teraz nałożyłam troszeczkę więcej tego produktu i widzicie, on daje kolor. I ten kolor jest taki żółtawy. On jest taki złotawo-żółtawy. No i stąd właśnie te moje obawy o te jaśniejsze cery. Plus dłonią on ma taką konsystencję takiego kremowego serum. Nie jest to krem, nie jest aż tak bogata ta konsystencja. No, tak bym określiła to jako właśnie konsystencję mniej więcej a la serum. Okej, krem nałożony na drugą stronę twarzy i no niestety jest dokładnie taka sama sytuacja jak przy pierwszej stronie. Ten krem się dziwnie osadza na mojej skórze i no w tym momencie mam wrażenie, że ja mam złote wąsy. Pytanie, czy to źle, czy dobrze? A tak serio, to w ogóle nie wygląda to dobrze i no mam wrażenie, że te drobinki tak po prostu osadzają się na skórze i wygląda to średnio ładnie. Natomiast z dala wygląda bardzo ładnie, także jestem w tym momencie w takim dziwnym miejscu, że jeszcze nie wiem, co mam powiedzieć na temat tego produktu tak w 100%. Przyznam szczerze, że mam lekkie obawy wobec tego, jak ten produkt będzie zachowywał się pod moim podkładem. Użyję takiego, którego używam na co dzień, już mam go sprawdzonego, żeby dokładnie widzieć, jak ten produkt działa. Natomiast moja skóra w tym momencie jest taka lekko nawet lepka, co mi się podoba, bo ja lubię takie lekkie bazy, które sprawiały, że po prostu podkład lepiej przyczepia się do Waszej skóry. Mam nadzieję tylko, że ten produkt, znaczy ten podkład nie będzie się oddzielał też jakoś od tej bazy. No nic, nie ma co gadać, bo gadam za dużo. Sprawdźmy. O mój Boże, co tu się dzieje? Czekajcie, ja jestem w lekkim szoku, bo właśnie nałożyłam moją ukochaną mieszankę podkładów, a mianowicie Dior i Fenty zmieszane razem ze sobą. I to, co się w tym momencie dzieje na mojej twarzy, mnie mocno przeraziło. Przykładowo, zobaczcie w tym momencie, jak wygląda na przykład linia do momentu, którego jakby, do której nakładałam ten krem rozświetlający po nałożeniu w tym miejscu podkładu. Czy Wy to widzicie? Widzicie te linie? Zobaczcie, jak to się roluje. Co tu się dzieje? They see me rolling, they hating. Nie, Wy musicie zobaczyć z bliska, co tu się dzieje. Czy Wy to widzicie? W tym miejscu jakby mam wrażenie, że zabrałam kompletnie ten krem, który jest totalnie zważony jakby, a tutaj robił się takie błoto zrolowane z kremu pomieszanego z moim podkładem. No, ja po prostu nie wiem, co tu się dzieje. Matko. Ja w tym momencie nie mam tutaj teraz ani podkładu, ani tego kremu. Jestem naprawdę zszokowana. Do tego stopnia, że ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek użyłam tak złego produktu, tak złej bazy na mojej skórze, bo ja mam wrażenie, że ja po prostu nie jestem w stanie pracować na tym. Także moim zdaniem nawet nie ma sensu robić jakiegoś tam testu trwałości, bo ja się po prostu boję, że ja nie doprowadzę tej cery do takiego stanu, na której ja będę mogła cokolwiek dalej testować. Boję się. Dobra, mam wrażenie, że po drugiej stronie, jak nie używałam Beauty Blendera, to jakoś lepiej to się doklepało, ale nadal wygląda słabo. Nie, no w ogóle, no ja w tym momencie muszę Wam pokazać, jak wygląda na przykład mój palet po połączeniu tych dwóch produktów. Zobaczcie, on ma jakieś takie dziwne, on ma taką maść po prostu, która się roluje na sobie. Widzicie to? Wygląda jak błoto. Trochę nie mogę wyjść z szoku tego, jak to źle wygląda. No cały czas po prostu każde dotknięcie do mojej twarzy skutkuje tym, że mam kolejne takie zrolowane fragmenty tej bazy z podkładem na twarzy. Plus moje czoło wygląda tak, jakbym nałożyła sobie na nie maseczkę glinkową. Jej nie zmyła do końca. Popękane fragmenty produktu, który leży na skórze, jest nierównomiernie rozłożony. Wygląda to naprawdę mega źle i szczerze mówiąc trochę mnie to martwi.
kontekście tego, że mam za chwilę nałożyć kolejne produkty na moją skórę, więc martwię się, że po prostu przez to, że baza jest tak bardzo zła, jakby to płótno jest tak złe w tym momencie, że już żaden produkt nie będzie wyglądał na nim dobrze. Jeżeli tak będzie, no to zmyję jedną stronę mojej twarzy, żeby przynajmniej przetestować te produkty no na dobrej bazie, no żeby zobaczyć, jak one się sprawują w rzeczywistości. No ale póki co lećmy w takim razie z kolejnymi produktami. Słuchajcie, zaczęłam nakładać bronzer na mój jeden policzek i ja już wiem w tym momencie, że to nie ma sensu. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jak on jest plamiście nałożony, jak nie da się rozetrzeć. No ja nie wiem, no nie wiem. A to jest produkt Fenty Beauty, który ja uwielbiam i używam go od zawsze. Od kiedy tylko go kupiłam, czyli już no, parę dobrych lat. I on w życiu mi takich sytuacji nie robił, a ja nagle mam tutaj po prostu horror. Także zrobimy w ten sposób. Zmywam tę stronę twarzy, nakładam moją pielęgnację i podkład. I no z jednej strony będę nakładała te produkty na sprawdzone płótno, a po drugiej stronie na tę wspaniałą bazę. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że podjęłam decyzję o tym, żeby zmyć tę połowę twarzy. I zobaczcie w tym momencie, jaka jest różnica, na przykład jeżeli chodzi o nakładanie kremowego bronzera. Po tej stronie, gdzie mam nałożony mój sprawdzony podkład i bazę, ten bronzer wygląda flawless. Jest nałożony równomiernie, nie ma tutaj żadnych prześwitów, żadnych plam. No wygląda tak, jak powinien wyglądać. Natomiast po drugiej stronie, tam gdzie nałożyłam ten krem, bazę, whatever. Zobaczcie, jakie mam plamy na skórze. Ja nie jestem w stanie tego rozetrzeć. Ten bronzer odkleja się z moich policzków. W jednym miejscu się przykleja, w drugim odkleja. Naprawdę wygląda to mega nieestetycznie i po prostu wygląda to źle. No dobra, przejdźmy w takim razie do kolejnego produktu, którym jest róż, nazywający się God Bless You. Super nazwa, przepiękne opakowanie, takie trochę futurystyczne i w środku wygląda on w następujący sposób. Ma takie lusterko i no taki puszek do nakładania tego produktu na skórę. Zdejmę sobie tę folijkę, która tutaj zasłania mi ten produkt. No zejdź folijko. O, dobra. Już go nie ma. I z tego, co widać, no to ten róż ma taki dość ciemny kolor. Natomiast być może będzie się fajnie wtapiał w skórę. Nie chcę już tutaj wyrokować na podstawie tego poprzedniego produktu. Chciałabym jednak przeczytać Wam, co on w ogóle ma nam dawać na skórze. I tak. W ogóle na początku chciałam powiedzieć, że ten róż kosztuje 69 zł, czyli nie mało. Jeżeli chodzi o to, co on ma nam robić na skórze. Poznaj możliwości, jakie daje niezwykle delikatny kremowy róż zamknięty w opakowaniu z lusterkiem i aplikatorem. Niezwabiście gładki produkt doskonale wtapia się w skórę i podkreśla jej kolory, dając efekt naturalnego rumieńca. Aplikowany na usta oraz oczy przemienia się w soczystą pomadkę lub kremowy cień do powiek. I to mnie bardzo interesuje, bo jeżeli on ma mieć takie kremowe wykończenie na policzkach, no to ja nie wiem, jak on się będzie sprawdzał na powiekach, no ale sprawdzimy to. Baw się makijażem w zależności od oczekiwanego efektu, buduj stopień krycia, nawet jeśli dopiero stawiasz pierwsze kroki w makijażu. Aksamitna konsystencja daje komfort aplikacji i nie pozostawia uczucia lepkości. No dobra. Zaraz to sprawdzimy. Jeżeli chodzi o samą metodę aplikacji, to tutaj tak jak przy poprzednim produkcie mamy takie trzy filmiki, które pokazują nam jak, w jaki sposób powinniśmy aplikować ten róż na naszą skórę. I tutaj dwie modelki robią to przy pomocy palców. Natomiast trzecia modelka robi to przy pomocy tego właśnie puszka. Ja akurat sobie to oszczędzę, bo ja nie do końca lubię takimi produktami nakładać róż na moją skórę. Natomiast jeżeli chodzi o metodę aplikacji, to opisane jest to w ten sposób. Aplikuj bezpośrednio na skórę na podkład lub stosuj jako bazę pod róż prasowany. Użyj do modelowania twarzy metodą drapingu, aby podkreślić swoje naturalne piękno. Zastosuj w połączeniu z rozświetlaczem, to jeszcze za chwilkę. Dodaj skórę blasku, nakładaj... Nie, nic takiego ważnego tak naprawdę. No dobra, nie ma co czekać. Ja chyba szczerze mówiąc będę zaczynała nakładanie tego produktu od tej strony dobrej, poprawnej, bo nie chcę się denerwować po prostu na tej stronie. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na początku będę nakładała ten produkt za pomocą palca. On jest taki dość mocno zbity i daje bardzo
mało koloru póki co, ale muszę Wam powiedzieć, właśnie mi się przypomniało, że kupując ten róż, powiedział mi sprzedawca, że ten róż ma taką bardzo balsamową, przezroczystą warstwę na sobie i on na początku myślał, że on ma, nie ma praktycznie koloru, natomiast powiedział, że ja powinnam się troszkę wbić mocniej w ten róż, zedrzeć tę warstwę i wtedy zobaczyć, jak on wygląda na skórze. Stwierdzam jednak, że ten efekt cały czas jest subtelny. Dobra. Pokręcę jeszcze tutaj troszeczkę palcem i zaraz zobaczymy, czy coś się zmieni. No jest to chyba szósta warstwa i wygląda to nadal bardzo subtelnie. Nałożę w takim razie może ten produkt na usta. Zobaczymy, czy będzie dawał jakikolwiek kolor. Tam jest, kurczę, ale no... Jest to naprawdę bardzo subtelny efekt i żeby w ogóle uzyskać jakikolwiek kolor, zobaczcie, ile ja warstw muszę nałożyć. No dobra, załóżmy, że jest taki naturalny vibe na tych ustach. Ja akurat lubię takie wykończenie na co dzień, więc no może jeszcze jak się rozpracuje ten róż, to coś tam będę w stanie z tego wycisnąć. No ale dobra, nakładajmy w takim razie ten róż na policzki. No dobra, coś tam widać. Jakiś tam efekt jest. I rzeczywiście jest bardzo subtelny, naprawdę bardzo subtelny, ale ma takie mocno glowy, wet wykończenie. Wygląda trochę jakby ten policzek był, miał na sobie taki balsam jakiś przezroczysty, albo, no albo po prostu jakby był troszeczkę mokry. I szczerze mówiąc, podoba mi się na razie, jak to wygląda. Nie chcę jednak zapeszać, no ale zobaczcie, wygląda, bo w ogóle cała ta kolekcja, z tego co widzę, ona jest taka mocno uderzająca w taki naturalny makijaż. To nie jest jakaś taka kolekcja do przemalowania się, tylko do podkreślenia takiego naturalnego piękna na co dzień. No i no jest w tym klimacie. Jest w tym klimacie, natomiast no dla mnie jest troszkę za mało napigmentowany, jednak wolę skracać sobie ten okres malowania się, a nie go wydłużać. No a tutaj cały czas jednak, zobaczcie, wygląda to mega subtelnie. Dobra. Wyciągamy cięższą artylerię. Zobaczę, jak ten produkt będzie się nakładał za pomocą pędzla. No jednak wolę taką metodę aplikacji. Jakoś mam wrażenie, że tym palcem troszkę nam ubywa tego pigmentu przy nakładaniu. I dobra. Uznaję ten policzek jako wykończony. I szczerze mówiąc, ten efekt jest spoko. Nie będę się czepiać tego, że coś jest z nim nie tak, oprócz tego, że po prostu mógłbym mieć troszkę więcej pigmentu, natomiast jeżeli idziemy w ten taki, w taką stronę mega naturalną, no to się w to wpisuje i wygląda naprawdę ok. Żeby nie było, po drugiej stronie wybieram dokładnie taką samą metodę aplikacji, czyli na początku robię to przy pomocy palca, natomiast teraz będę poprawiać pędzelkiem. No nie wiem, widzicie to? Są prześwity cały czas. No i zobaczcie, jakbym mogła się zrazić do produktu, który wyszedł fajnie po tej stronie, gdybym tylko miała nałożoną tę bazę i podkład na całej twarzy. No po prostu nie byłabym w stanie ocenić potencjału tego produktu w żaden sposób, ale powiem Wam, że pomimo tego, że widzę, że nadal są prześwity po tej stronie, to jakoś mam wrażenie, że ten róż trochę zatuszował tutaj te nierówności i trochę uratował sytuację. No nie jest to jednak to, co chciałabym docelowo mieć na twarzy, aczkolwiek po tej stronie wygląda naprawdę spoko. No i teraz kwestia tych oczu, co powiem Wam, że troszeczkę mnie stresuje, bo ja myślałam, żeby dzisiaj sobie zrobić taki naturalny make-up. No i załóżmy, że zdecyduję się akurat pójść w to. No i teraz się zastanawiam, czy on powinien być nałożony tak sauté, bo ja mam takie żyłki, jak zresztą widzicie, lekko prześwitujące. No ale zobaczymy, jak on będzie wyglądał w takiej wersji bardzo naturalnej na mojej skórze. Biorąc pod uwagę, że nie jest kremowy, no to szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, że był jakimś trwałym produktem. I martwię się, że po prostu będzie się zbierał w załamaniach. Ale muszę powiedzieć, że coś ma w sobie ten kolor. Jakoś... Chyba on do mnie w jakiś sposób przemawia.
Makijaż oka wykończę za pomocą syntetycznego pędzelka i z tego co tutaj widzę, no to zobaczcie, to krycie jakieś tam jest, bo rzeczywiście te moje żyłki na oczach w tym, no nie rzucały się jakoś bardzo w oczy i jakby ja totalnie rozumiem to założenie właśnie tego, żeby ten kolor taki lśniący, mokry z oka przechodził razem w policzek, żeby to tworzyło taką taflę takiej zdrowej, rozpromienionej skóry i szczerze mówiąc, póki co chyba jestem na tak. Gimme glow, gimme glow, gimme glow. Przejdźmy w takim razie do kolejnego produktu, którym jest rozświetlacz Gimme Glow. Jeżeli chodzi o design, oczywiście jest bezbłędny. Mega mi się podoba i to pudełeczko jest praktycznie takie samo jak przy tym różu. I tak, on z kolei też ma taki aplikator w środku, też ma folikę zabezpieczającą, a jego kolor jest taki mocno złoty. Zobaczymy, jaki on będzie dawał vibe na skórze, natomiast póki co chciałabym Wam przeczytać też, co on ma nam na niej dawać. Także, ten w ogóle swoją drogą rozświetlacz kosztuje 69 zł, tyle samo ile róż i tak. Niewielką ilość rozświetlacza aplikuj na policzkach, skroniach, łuku kupidyna, dekolcie oraz szczytach ramion, by wykonturować wybrane partie ciała, również metodą strobingu. Okay. Dzięki jedwabistej kremowej formule w łatwy sposób stworzysz stylizację z efektem wilgotnej skóry. Ponadto rozświetlacz w kremie skutecznie maskuje pory i absorbuje nadmiar sebum. Okej. Okay. Zapewniając zdrowy i promienny wygląd. Produktu możesz również używać jako rozświetlającego cienia do powiek. Wszystko spoko, tylko rozświetlacz, który ma absorbować sebum. Okej. Okay. W sensie raczej na kościach policzkowych nadmiaru sebum zazwyczaj nie ma. Natomiast... Okej, okay. Gdyby to był produkt, który jest w kompakcie, a nie w kremie, pudrowy, no to jeszcze może miałoby to jakiś sens, ale w momencie, kiedy on jest kremowy, no nie słyszałam o czymś takim, ale zobaczymy, może to jest jakiś innowacyjny produkt. No dobra, jeżeli chodzi o to też, jak go stosować, to modelki nakładały go przy pomocy palców bądź tego aplikatora. Ja zrobię to przy pomocy palca i on ma dokładnie taką samą konsystencję jak jego braciszek róż. Daję, bo to jeszcze nie zmyłam różu. Dobra. On chyba ma tę samą warstwę na sobie, co róż, bo póki co efekt jest praktycznie go nie ma. Trochę wygląda jak wazelina. No dobra, to w takim razie przynajmniej wiem, że nie będę musiała się stresować tym, że on ma za ciemny kolor, bo ten kolor jest naprawdę praktycznie niewidoczny. No ale dobrze. Rozpracuję go trochę, także dajcie mi jeszcze chwilę. Dobra, ja więcej z tego produktu nie wycisnę moim zdaniem i wygląda on w taki sposób. Jest naprawdę turbo subtelny. Dobra. Nakładajmy. Ale powiem Wam, że na skórze nie wygląda głupio. Aczkolwiek to jest rozświetlacz, który jest... Ewidentnie to jest taki styl po prostu mokrej skóry. Bo on nie daje takiego glow na skórze, ale powiem Wam, że wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, w tym momencie możemy sobie porównać tę stronę bez różu. Bez rozświetlacza i z rozświetlaczem. No, ten glow jest fajny. Muszę powiedzieć, że naprawdę mi się podoba. Jeszcze go namorzę tutaj troszeczkę pod brwiami, natomiast no już tutaj nie będę go przekładać, bo ja mam przetłuszczającą się skórę właśnie w tej okolicy, więc tylko i wyłącznie będę sobie tłuścić ją dodatkowo, jeszcze włosy mi się przykleją, w ogóle będzie dramat. Także utrzymam go tutaj w tym miejscu. Coś w sobie ma, naprawdę coś w sobie ma. Skoro nam obiecywali, że można go nakładać też na powiekę, no to w takim razie zamierzam to zrobić. I widzicie, już w tym momencie zobaczcie, jak mi się zbiera ten róż na moich powiekach. No niestety, jeżeli ktoś ma powiekę z załamaniami, no to nie ma siły, żeby kremowy produkt nie robił takiego efektu. No moim zdaniem nie jest to ładne, szczerze mówiąc, więc... No, były to takie dość odważne zapewnienia o tym, że takie produkty można nakładać na powiekę. No ale cóż, może są wśród nas osoby, które mają wspaniałą flolę z powiekę bez załamań i takiego efektu u nich nie będzie.
U mnie niestety taki efekt jest, ale jakby spodziewałam się tego, więc no nie jestem zaskoczona. I ten produkt, tak jak widzicie tutaj na jednym moim oku, już go mam nałożonego, no wygląda ładnie, no wygląda ładnie, aczkolwiek wiem, że ten efekt nie będzie trwał wiecznie. Będzie trwał parę minut w moim przypadku. Natomiast no nie można odmówić tym produktom tego, że nie dają takiego bardzo naturalnego efektu na twarzy. Dają. Natomiast ja też jestem ciekawa, bo one są naprawdę mocno kremowe i tak jak mówiłam właśnie, no ten rozświetlacz to jest dla mnie taka bardziej wazelina, więc jak to się wszystko będzie utrzymywało? No nic, zobaczymy w praniu. W międzyczasie nałożyłam korektor i puder tam, gdzie nie używałam kremowych produktów oraz wyrysowałam sobie cieniem kształt brwi. I przechodzimy do kolejnego produktu, którym jest żel do brwi w równie pięknym opakowaniu jak poprzednie, który nazywa się But First Brows. I zobaczcie, jak on wygląda w środku. To jest w ogóle taki bardzo mały produkcik. Ta szpatułka jest dosłownie mikroskopijna, także będzie bardzo precyzyjna. I tak, jeżeli chodzi o ten produkt, no to on kosztuje 45 zł i już Wam mówię, co on ma nam dawać na brwiach. Lubisz, kiedy Twoje brwi wyglądają naturalnie, a jednocześnie mają idealny kształt? Wypróbuj lekki, transparentny żel z precyzyjną szczoteczką, która pozwoli w szybki i skuteczny sposób opanować niesforne włoski. Wodoodporna formuła zapewni trwałość Twojej stylizacji i nada brwiom odpowiedni kształt. Stosuj indywidualnie, by subtelnie podkreślić brwi i utrwalić ich kształt w makijażu make-up no make-up. Wypróbuj w mocniejszych stylizacjach i aplikuj żel na dowolny produkt do makijażu brwi, aby wydłużyć jego trwałość i pogłębić kolor. I to ja właśnie dzisiaj będę robić. Nie wyrysowałam tych brwi jakoś nie wiadomo jak, bo no, ten makijaż jest naprawdę naturalny, także nie chciałam, żeby wyglądały w jakiś przerysowany sposób. No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, jak ten produkt będzie się sprawdzał na moich brwiach. I czy ta szczoteczka nie jest trochę za mała? Ale zobaczmy. No póki co tego produktu nie nabiera się jakoś dużo, ale zaraz to zmienimy. Mocno tutaj w nim zanurkuję. Dobra, już trochę więcej go wychodzi. No i tak. Jeżeli chodzi o tę szczoteczkę, no to rzeczywiście pozwala nam dotrzeć, tak można powiedzieć, bardziej precyzyjnie w niektóre miejsca. Natomiast no to też skutkuje tym po prostu, że dość mało produktu nabiera się na te szczotki i trzeba to powtarzać parokrotnie. Ja sobie zrobię taki efekt trochę bushy brows dzisiaj i no póki co praca jest ok. Najważniejsze oczywiście jest to, jak będzie to wyglądało, jeżeli chodzi o trwałość. Natomiast no póki co nie różni się tak naprawdę ten żel od poprzednich, które stosowałam właśnie z taką szczoteczką. Nałożę go jeszcze na drugą stronę mojej twarzy i za chwilę wrócę do Was i powiem Wam, czy zastygł. Okej, minął już sporo czasu, a produkt nadal nie zastygł. Cały czas jest plastyczny, zobaczcie, jeden ruch i te włoski kompletnie się przemieszczają. No ale dobra, dajmy mu jeszcze szansę. To, co muszę powiedzieć, to naprawdę fajnie rozdziela włoski, podkreśla pojedyncze włoski, dlatego się wydaje, że Wasze brwi są bardziej bushy. Wydaje się, że tych włosków jest więcej. Natomiast póki co nie zastyga. Nie chce mi się czekać, szczerze mówiąc, więc po prostu przejdźmy do kolejnego produktu, którym jest z kolei tusz do rzęs. Nazywa się Be My Hero. I sprawdźmy, jak wygląda jego szczoteczka. Bardzo mnie to interesuje. Szczoteczka wygląda, szczerze mówiąc, klasycznie. To nie jest szczoteczka syntetyczna, tylko ma takie zwykłe włoski. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o jej kształt, to też nie jest jakieś nie wiadomo co, ale ja akurat lubię takie szczoteczki często, bo moim zdaniem fajnie pogrubiały rzęsy. Ale jeżeli chodzi o cenę w ogóle tego produktu, to on kosztuje 57 zł. I jeżeli chodzi o to, co ma nam dawać na naszych rzęsach, to słuchajcie. Twój makijaż... Co? Twój makijażowy best friend. Intensywnie czarna maskara, która wydłuża, podkręca i idealnie rozdziela rzęsy. Aha, dobra, to ja powiedziałam, że takie szczoteczki pogrubiają rzęsy, akurat tutaj tego nie jest, akurat to nie jest tutaj wymienione, także jakby brało ja. Koniec ze zlepionymi włoskami. Z tuszem
Be My Hero, będą one naturalnie podkręcone i rozdzielone od nasady aż po same końce. Trwała formuła sprawia, że tusz nie rozmazuje się, nie odbija na powiekach i nie kruszy. No i tak, tutaj sytuacja troszkę się komplikuje, bo biorąc pod uwagę, że ja nałożyłam na moje powieki te produkty kremowe, no to one są na maksa już pozbierane, tak jak widać, nie wyglądają zbyt estetycznie. No i to będzie sprawiało, że ten tusz na pewno mi się odbije tutaj na górnej powiece, no bo jakby to jest tłusty produkt, więc ciężko będzie akurat no tutaj tę sytuację tak w 100% kontrolować, ale powiem Wam na swoją obronę to, że u mnie jeżeli tusze się odbijają, to zazwyczaj dzieje się to na dolnej powiece. Nie wiadomo czemu, taką mam budowę oka i tak po prostu już jest, więc no nic, no sprawdźmy tak naprawdę, jak u mnie to będzie się prezentować na rzęsach. Zaczynaj. Podkręciłam rzęsy zalotką i jedziemy. W ogóle strasznie jakaś długa jest ta szczoteczka. I no jest dość spora, więc tutaj też trzeba uważać, żeby się gdzieś nie maznąć. Natomiast czekajcie. Widzę wydłużenie już w tym momencie. I to takie konkretne. Hello. No wiecie co? Dobrze to wygląda. Zobaczcie, jak mam fajnie podkreślone rzęsy. Okej, okay, może one nie są jakieś pogrubione, ale naprawdę mocno je wydłużyła ta maskara i naprawdę fajnie je rozdzieliła. Bardzo mi się podoba, jak to wygląda póki co. No macie tutaj idealną akurat różnicę pomiędzy moim okiem, które jest totalnie sote, a które jest wytuszowane tym tuszem. Oby tak zostało. Mam nadzieję, że nie będzie się jeszcze rozmazywał. To sprawdzimy na mojej dolnej powiece. Jedziemy z drugim okiem. Rzęsy wytuszowane mam nałożone na górę i na dół po jednej warstwie. Ja zawsze akurat używam tylko jednej warstwy tuszu, dlatego, bo moim zdaniem moim rzęsom nie służy to, jak nakładam ich więcej. Po prostu się sklejają i no, wyglądają po prostu niekorzystnie. I no, muszę przyznać, że zauważalnie ten tusz wydłużył moje rzęsy. Naprawdę sprawił, że wygląda, jakby było ich więcej. Tak naprawdę chyba podwoiły swoją długość, mam wrażenie. I jeżeli ktoś z Was, bo wiem, że takie osoby są, lubi efekt nie tak bardzo właśnie zagęszczonych rzęs, ale bardziej takich wydłużonych, nawet trochę pająkowatych, w sensie jak nogi pająka, no to myślę, że możecie się z nim polubić, bo on trochę daje taki efekt. Jak dla mnie jest spoko, natomiast to tylko, co chciałabym powiedzieć, że przez to, że ta szczoteczka ma w sobie naprawdę mnóstwo tych włosków, to jakby tuszując rzęsy, jeżeli chcecie tak dojechać totalnie do nasady tych rzęs, to trochę jest to utrudnione, bo po prostu ich jest na tyle dużo, że no ciężko się tam wbić. Ale to też no sprawia, że po prostu te rzęsy są naprawdę super od siebie oddzielone. Każda jest pokryta tuszem. Wygląda to naprawdę fajnie. Także módlmy się w tym momencie o trwałość tego produktu. I przejdźmy już do ostatniego, kolejnego produktu, którym jest błyszczyk do ust nazywający się Gloss SF. Domyślę. Nie wolno mi tego wypowiadać, także przeczytam Wam w tym momencie, co ten błyszczyk ma nam dawać na ustach i ile on kosztuje. Także on kosztuje 55 zł i jeżeli chodzi o to, co ma nam dawać na ustach. Dodaj swoim ustom zniewalającego blasku błyszczykiem Gloss SF. Transparentna formuła o błędnym zapachu i połyskującym... przepraszam. Blablabla. Transparentna formuła o błędnym zapachu z połyskującymi drobinkami zapewnia efekt pełnych, nawilżonych i super błyszczących ust. Wygodny aplikator sprawia, że używanie błyszczyka jest szybkie, proste i przede wszystkim przyjemne. Dzięki kompaktowego opakowaniu będziesz go wszędzie ze sobą zabierać, a Twoje usta wyluźnimy, kiedy tylko przyjdzie Ci na to ochota. No zaraz zobaczymy. Sprawdźmy w takim razie w ogóle, jak on wygląda w środku i jak pachnie. Ja mam fioła na punkcie wąchania produktów, także... Pachnie ładnie, ale jakby nothing special. Natomiast jeżeli chodzi o jego formułę, to rzeczywiście jest transparentna i ma w sobie drobinki takie różowawo-brzoskwiniowo, nawet fioletowe. Nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczmy, jak się będzie prezentować nałożone na usta. Tak, tutaj tak naprawdę ciężko jest o jakąś podstawę kolorystyczną, bo one ewidentnie są po prostu przezroczyste. No i błyszczyk wygląda, szczerze mówiąc, super. Naprawdę, bardzo ładnie wygląda na ustach, ma piękny kolor, jest ciężko powiedzieć, bo nie jest transparentny, ale jakby daje bardzo ładne takie uczucie na ustach, wrażenie, jeżeli chodzi o to, jak go czuć na ustach, to też nie jest jakiś taki lepki, ja nie lubię takich lepkich błyszczyków, więc jakby idealnie trafił w moje gusta.
Tylko jeżeli miałabym się do czegoś przyczepić, to ja rozumiem design, że fajnie, że on jest taki tutaj biały, tutaj ma tą różową końcówkę, ale zobaczcie, przez to, że on jest biały, to już w tym momencie widać, że przejął jakiś tam kolor z moich ust i po prostu stał się taki brudnawy, więc jeżeli będziemy go nakładać na jakieś inne pomadki, no to po prostu ten aplikator będzie wyglądał trochę nieestetycznie po jakimś czasie, ale ogólnie na razie jestem mega na plus. Plus, żebyście się nie przestraszyli też tymi takimi fioletowymi drobinkami, o których ja wspomniałam, tego w ogóle nie widać na ustach, wygląda naprawdę bosko. No i nadszedł czas na podsumowanko, które przeprowadzę jak zwykle chronologicznie. Niestety muszę zacząć od tego produktu, którym jest Lala Face. No powiem Wam, że chyba z czystym sercem muszę stwierdzić, że jest to jeden z gorszych produktów, jakich używałam kiedykolwiek w życiu. To, co on zrobił na mojej twarzy, to jest absolutna masakra. Ja w tym momencie, porównując moją stronę, na której mam ten produkt, a stronę, na której nie mam tego produktu, widzę naprawdę ogromną różnicę. Po tej stronie mam mnóstwo suchych skórek, które wybijają się na wierzch i naprawdę bardzo, żeby powiedzieć, zaburzają odbiór makijażu. Plus, w tych miejscach niektórych, przy tutaj linii moich włosów, czy tutaj przy ustach, ja mam porobione jakieś takie mega błotko, bagienko, coś takiego, które wygląda po prostu jakbym nie zmyła maseczki glinkowej do końca z mojej twarzy. Wygląda to naprawdę mega, mega źle. Plus, no, aplikacja pozostałych produktów na stronę, na której nałożyłam uprzednio ten krem, była po prostu męczarnią, katorgą i tak dalej, bo no zobaczcie w tym momencie, jak na przykład wygląda moja strona po tej stronie, gdzie jest ten krem. Czy widzicie, jak plamiście nałożone są te produkty na tę skórę? Mam wszędzie jakieś dziwne plamy. Zobaczcie, tutaj nagle się przyczepia pigment. Tutaj już się nie chce przyczepić. Nagle tutaj nie wiadomo czemu mam jakąś taką, jakiś taki ubytek w tym różu. Plus w tym miejscu na przykład troszeczkę sobie oparłam rękę, malując chyba bodajże brwi. No i od razu ja mam tutaj jakąś taką wyrwę. A po tej stronie robiłam to samo i takich sytuacji nie ma. Także biorąc jeszcze pod uwagę, że ten produkt kosztuje 75 zł, no to naprawdę szczerze Wam go bardzo odradzam, bo w sumie nie wiem, jaki on ma dawać nam efekt na skórze, bo on miał niby wyrównywać koloryt, nie zauważyłam tego. Okej, rozświetla skórę, a jakby co z tego w momencie, kiedy ona wygląda po prostu na jakąś taką ściastkowaną i niezbyt zdrową, z odstającymi skórkami. Może ktoś, kto by się patrzył na mnie z daleka, nie zauważyłby, że moja skóra wygląda w taki sposób, natomiast po przyjrzeniu się z bliska naprawdę wygląda to mega źle. I no, odradzam Wam ten produkt całym sercem, bo po prostu nie ma co się wkurzać, jest dużo fajnych produktów, które są i tańsze, i lepszej jakości, także temu produktowi mówię wielkie, wielkie nie, no, nine, no i jeszcze chyba akurat skończyła się gama języków, w których jestem w stanie powiedzieć nie, ale powtarzając jeszcze raz po polsku, nie. Natomiast zupełnie inna sytuacja miała miejsce przy okazji testowania różu, który nazywa się God Bless You. I jeżeli chodzi o ten róż, to no, moim zdaniem on wygląda naprawdę bardzo ładnie na mojej skórze. Patrzmy tylko i wyłącznie na tę stronę, bo tutaj nie ma co zerkać, tylko sobie zepsujemy ten efekt. I co do tego różu, to na początku nie byłam pewna tego koloru, natomiast uważam, że wygląda naprawdę ładnie na mojej skórze. Trochę zmienia ten kolor, zobaczcie, on jest tutaj taki bardziej brzoskwiniowy. Natomiast czasami takie kremowe róże mają to do siebie, że one po jakimś czasie tracą intensywność i tracą kolor. Póki co tego nie widzę, on jest cały czas widoczny na moich policzkach, daje naprawdę takie fajne, wykończone, świecące wykończenie i bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, póki co trzymam za niego bardzo kciuki, bo chciałabym, żeby przetrwał na mojej twarzy w takim stanie, jak jest w tym momencie. To, co tylko chciałabym powiedzieć, to to, że ja bym wolała, żeby on był troszeczkę bardziej napigmentowany, bo po prostu trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić, żeby go nałożyć na skórę, zamiast po prostu zrobić to szybciej, ale no, może to jest też produkt, który jest przewidziany do takich makijaży bardzo subtelnych, więc no może niektóre osoby będą się już zadowalały takim bardzo lekkim zarumienieniem na policzku. Ja się nie zadowoliłam, także musiałam trochę więcej mu czasu poświęcić, ale ogólnie, jeżeli chodzi o ten produkt, naprawdę póki co oceniam go pozytywnie. Co do rozświetlacza w kremie Gimme the Glow, to muszę przyznać, że na początku byłam troszeczkę
może nie to, że sceptyczna, ale obawiałam się koloru tego produktu, bo on jest taki na żywo mocno złotawy. Natomiast potem jak jeszcze go położyłam na tutaj wierzch mojej dłoni i starałam się zobaczyć, jaki on ma kolor, no to to złoto gdzieś tam znikało, natomiast wydawało mi się, że na twarzy on będzie dawał taki no znikomy efekt. Ale kurczę, czary mary, nałożyłam go na moją skórę i powiem Wam, że naprawdę mega mi się podoba, jak wygląda. No zobaczcie, ten glow takiej bardzo odżywionej i takiej nawet mokrej skóry, moim zdaniem wygląda naprawdę rewelacyjnie. I muszę powiedzieć, że bardzo się z nim polubiłam póki co. Po prostu wygląda pięknie. Naprawdę, jeżeli szukacie jakiegoś takiego produktu, który daje efekt, no totalnie make-up, no make-up, skóry takiej po prostu nawilżonej od środka, no to myślę, że możecie spokojnie po niego sięgnąć. Jeszcze zobaczymy, jak on się będzie utrzymywał podczas tych paru dobrych godzin, w których będę go testować. Natomiast póki co naprawdę ten efekt jest super. I teraz przypomniało mi się to, że zapomniałam podsumować jeszcze tego różu odnośnie tego, że nałożyłam go przecież też na usta i na moje oczy. I tak, co do ust, to rzeczywiście dał fajny, taki lekki, balsamowy efekt na ustach z lekkim kolorem. Natomiast jeżeli chodzi o oczy, no to niestety, zobaczcie, no on się roluje. On się roluje. Nie da się ukryć, że powchodził mi w załamania mojej powieki, ale to jest zupełnie normalne, jest to kremowy produkt, także ja na początku, znaczy od początku byłam już troszeczkę sceptyczna, jeżeli chodzi o nakładanie go na powieki. Muszę jednak przyznać, że gdybym nie miała tych załamań na powiece, no to szczerze mówiąc, myślę, że bym go używała, bo naprawdę ładnie wygląda. Ładnie wygląda, daje jakiś tam kolor na powiece, nieprzesadzony, pięknie się zgrywa z tym różem na policzkach i po prostu cała ta strona waszej twarzy po prostu lśni takim naturalnym pięknem, także no jeżeli nie macie takich, nie chcę być problematycznych, no ale jeżeli macie mało załamań na oczach i lubicie taki właśnie efekt make-up, no make-up, no to myślę, że możecie być z niego zadowolone, ale tak jak już mówiłam, jeżeli chodzi o te dwa produkty, czas pokaże. Żel do brwi But First Brows. Podoba mi się to, że jest transparentny. Bardzo podoba mi się to, jaki on efekt dał na moich brwiach, a mianowicie pięknie je rozdzielił, oblepił każdy pojedynczy włosek, to sprawia, że wydaje się, że tych brwi jest więcej i dał taki fajny, bushy, puchaty efekt na moich brwiach. Natomiast jeżeli chodzi o jego trwałość i zastyganie, no to to jest produkt, który w tym momencie jeszcze nie do końca zastygł. On jest lekko lepki, ja czuję, że on trzyma trochę te włoski, ale to jest chwilowe. Zobaczcie, szybki test. No właśnie, także one są troszeczkę utrzymane w ryzach, ale no wystarczy, no nie wiem, czy zawieje Wam wiatr, włosy Wam przetrą te brwi, znaczy wpadną na te brwi i wydaje mi się, że ten efekt może być szybko niestety zniszczony. Ale nie mogę powiedzieć, że ten produkt nie przypadł mi do gustu. Moim zdaniem to jest fajny produkt na takie dni, kiedy no w sumie tak naprawdę można powiedzieć, że ta cała kolekcja dedykowana jest osobom, które ten efekt make-up, no make-up lubią na twarzy. Nie muszą być jakoś mocno pomalowane, chcą tylko trochę podkreślić swoją urodę, jednak ta naturalność tutaj no tak mega się wybija z tych produktów. I to jest dokładnie produkt, który ja bym stosowała w momencie, kiedy bym nie malowała żadnym innym produktem brwi. Chciałabym tylko i wyłącznie nadać im lekki kształt, lekko je tak spuszyć, i lekko podkreśli. Natomiast jeżeli szukacie efektu, który by zatrzymał Wasze włoski dokładnie w tym samym miejscu przez cały dzień, no to niestety nie tędy droga, to nie będzie ten produkt, natomiast póki co ja jestem z niego zadowolona. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzał po jakimś czasie, także jeszcze z ostateczną opinią się wstrzymam. Tusz Be My Hero naprawdę pozytywnie mnie zaskoczył. Moim zdaniem moje rzęsy wyglądają pięknie. W sensie naprawdę są widocznie wydłużone, są pięknie rozdzielone i pomimo, że on nie dał jakiejś gęstości tym rzęsom, to przez to, że ta szczoteczka jest taka bardzo, ma bardzo dużo takich małych włosków, to pomimo braku dodania objętości, no to jednak w momencie, kiedy on oblepia każdą jedną rzęsę, sprawia i tak, że tych rzęs wydaje się być więcej. Póki co naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ale dla mnie, jeżeli chodzi o tusze, no to naprawdę ta trwałość jest najważniejszym punktem i czynnikiem tego, jak ja oceniam tusz, więc no tutaj się troszeczkę wstrzymajmy jeszcze z opinią. Błyszczyk Gloss SF zrobił na mnie naprawdę pozytywne wrażenie.
On jest błyszczykiem transparentnym, który ma w sobie takie drobinki rozświetlające, ale nie widać ich kompletnie na ustach. On daje efekt takich nawilżonych, świeżych ust, co mi się mega podoba, plus się nie lepi jakoś za mocno, jest bardzo komfortowy na ustach. I no muszę powiedzieć, że ostatnio jakoś jest trend na wydawanie błyszczyków, które mają jakąś taką podstawę kolorystyczną. Właśnie mi się to podoba, że on jest taki transparentny i idealnie wpisuje się tak naprawdę w motto całej kolekcji, którą jest naturalność, więc w zestawieniu z tą taką błyszczącą skórą i właśnie z takim naturalnym efektem, no moim zdaniem wygląda naprawdę super, także no ja już w tym momencie jestem na tak, ale też nie oczekuję od niego jakiejś, nie wiadomo jakiej trwałości, to jest błyszczyk, na pewno się zje. Bardzo mi się póki co podoba. No nic, słuchajcie, w takim razie nie ma co przedłużać. Jest godzina 15:52 i rozpoczynamy w tym momencie test trwałości. Wracam do Was za parę dobrych godzin, żeby podsumować to, jak ten makijaż wygląda na mojej twarzy i wydać ostateczne opinie. Jest godzina 23:27 i to jest najwyższy czas, aby podsumować to, co w tym czasie wydarzyło się na mojej twarzy. I powiem Wam, zupełnie szczerze, że moim zdaniem ten makijaż wygląda tak jak tuż po zakończeniu. Według mnie naprawdę wszystko utrzymało się bardzo dobrze, co lekko mnie, szczerze mówiąc, zaskoczyło, bo byłam przekonana, że te produkty, znaczy może nie to, że byłam przekonana, ale myślałam, że jest taka duża możliwość, że te produkty kremowe albo jakoś wyparują z mojej twarzy, albo trochę się zetrą, ale szczerze mówiąc, moim zdaniem wszystko jest naprawdę w takim samym stanie, jak było tuż po zakończeniu, więc no jest to naprawdę bardzo dobra informacja. Co do podsumowania konkretnych produktów, o tym nie chcę już rozmawiać, tak samo skóra po tej stronie wygląda jak po zakończeniu, czyli widać te suche skórki, nic się nie zmieniło z biegiem czasu, także jakby o tym już nie będę rozmawiała. Natomiast jeżeli chodzi o róż i rozświetlacz, no to kurczę, no utrzymało się naprawdę super. Zobaczcie, nadal mam przepiękny glow na mojej skórze. Wszystko wygląda dokładnie tak samo jak po zakończeniu. Także jakby, no super, super, tylko i wyłącznie to są dobre informacje, bo i polubiłam się z różem, i polubiłam się z tym rozświetlaczem, więc no po prostu będę ich dalej używać. Natomiast co do tego, jak ten róż utrzymał się na moich powiekach, to jest, no tak jak Wam mówiłam, czyli on po prostu zbiera się tutaj u mnie w załamaniach na oku, nie jest to żadna nowość, tak już się stało tuż po nałożeniu tego produktu, więc niczym mnie to nie zdziwiło, ale szczerze mówiąc nie wyglądało to jakoś mega źle. Biorąc pod uwagę, że ten make-up jest taki naprawdę bardzo naturalny, to jakoś mnie to nie raziło, także podsumowując, naprawdę jak dla mnie spoko produkty. Tuż do rzęs z kolei mega mnie zaskoczył, bo nie dość, że on się nie odbił pod moimi oczami, nie pokruszył się, rzęsy cały czas są podkręcone i trzymają ten kształt, który miały pierwotnie, to słuchajcie, on mi się nie odbił nawet na tej stronie, która była kremowa, lepka, niczym nie przepudrowana. Także no, to jest dla mnie lekki szok i to tylko i wyłącznie sprawia, że no, bardzo przekonałam się do tego tuszu, bo szczerze mówiąc, to jakby brałam to za pewnik, że on mi się odbije na górnej powiece, natomiast to się nie wydarzyło, także tym bardziej propsik totalny. Jeżeli chodzi z kolei o żel do brwi, no to tak. Brwi są w tym samym miejscu, gdzie je zostawiłam. Żaden włosek się nie wykruszył z tego szyku starannie wypielęgnowanego. Natomiast to nie jest takie utrwalenie na mur beton. I to jest to, co mówiłam od razu po nałożeniu, na podsumowaniu. Te brwi są cały czas w jakiś tam sposób plastyczne, natomiast trzymają kształt. I w sumie to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o takie produkty, więc jakby też jestem w stanie no przyznać, że tak naprawdę będę go używać. Myślę, że to jest fajny produkt, który może Wam posłużyć właśnie do takich makijaży, no w sumie naturalnych, ale też takich trochę mocniejszych, więc jakby propsik po raz kolejny. Natomiast jeżeli chodzi o błyszczyk, to no on bardzo szybko się z moich ust starł, ale to dlatego, że od razu po zakończeniu testów gryzłem się w soczysty kawałek pizzy, więc to jakby możecie sobie wyobrazić, że niestety nie miał zbytnio szans. Natomiast ja podtrzymuję swoje zdanie wcześniejsze, mega mi się podobał i też oceniam go naprawdę bardzo dobrze. No i to tak naprawdę było tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie, także jeżeli ten film przypadł Wam do gustu, to proszę zostawcie kciuka do góry albo dajcie suba, będzie mi mega miło i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki!